Witajcie, Arton Wolska z tej strony. Montujemy właśnie kolejny samozamykacz, to jest Lion. I zamontowaliśmy, bo tu nie ma żadnej filozofii, trzeba po prostu odmierzyć takie odległości, jakie są w instrukcji. Otwór FI15, otwór FI15, otwór FI15, FI15. Tam są takie kotwy, wkręca się. No i teraz, pamiętamy to, co zawsze na takich filmach powtarzam, w którą stronę jest otwieranie. Oś obrotu będzie w tą stronę. Teraz tak. W tą stronę będzie oś obrotu, więc tą stroną do góry. A regulacją tutaj akurat do dołu będzie troszkę mniej wygodnie regulować, ale będzie od dołu. I dopiero teraz, tak jak widzicie, obie blokady, dolna i górna, są założone. Teraz będę odkręcał górną. I dopiero po odkręceniu na uchylonej furtce, tu sobie ją zaraz uchylę mniej więcej na tyle, za chwilkę wam to pokażę. Dobra, i zobaczcie, zaraz sobie wkładamy na odkręcanie, wykręcam imbus i nic na razie mi tu nie strzela, nic się nie dzieje, zdejmujemy. I teraz, tak jak powiedziałem, na lekko uchylonej furtce, tak jak widzicie, jest lekko uchylona i trzeba trafić tym wypustem w ten otwór, który tutaj jest, czyli teraz przymykam lekko sobie furtkę, aż mi tu skoczy, o, widzicie? No i ona jest na tyle otwarta w tej chwili, tu już weszła i teraz te dwie śruby skręcam, a później założymy od dołu założymy ten cover ładny czarny, gdzieś go tu mam, o, proszę, to sobie zaraz założymy, o tak, od dołu, on się ładnie tutaj nasuwa, może nie tak od razu, no nie jedną ręką, tak, za chwilkę to sobie będę zakładał, najpierw tu skręcę i zaraz będziemy zakładać kowerek i później regulacja i końcowy efekt tylko pokażemy jeszcze. Dobrze, i teraz jak już przykręciłem tutaj ramię od tej szyny, to teraz zwalniam ten dolną blokadkę. Nie będę odkręcał, a pokażę wam na furtkę. O, widzicie? Tu jest odkręcona, a furtka się domknęła. Czyli wszystko ładnie działa. No i teraz zaczniemy robić regulację, a później już tylko tutaj kowerki pozakładamy, znaczy te przykrycia górny, dolny i te zaślepki u góry na szynę i będzie fajnie. No i mamy zamontowane samozamykacz. Kwestia tego, jak się szybko zamyka i jak ten domyk działa, jest indywidualna. Każdy sobie ustawia tak, jak chce. Zazwyczaj ustawiamy tak, żeby można było przejść powoli sobie z wózkiem, z rowerem, dzieci, żeby spokojnie mogły przechodzić powoli nawet, nie ma problemu. Tak jak widzicie, tutaj jest zaślepka ładnie przykręcona, góra jest przykręcona, tu zaślepki i bardzo fajnie estetycznie to wygląda. Pamiętać należy tylko o tym, żeby raz na jakiś czas sobie tutaj przesmarować, psiknąć oliwką tą szynę, ale zwykłą oliwką, taką techniczną, żadnym towotem raczej nie, dlatego że będzie piach, będzie wiało, piach tutaj naleci, przyklei się, no i WD-40 również nie, tylko w ten sposób. No to jeszcze raz szybciutko tylko zaprezentujemy, jak sobie działa. Otwieramy, nie ma dużej siły, nie trzeba dużej siły przykładać do otwierania, naprawdę lekko chodzi ten samozamykacz. I powolutku zamyka, ładnie wskakuje. Domyk też został właśnie wyregulowany tak, żeby zamknęło. Szybka regulacja, jeżeli się zmieni temperatura bardzo, no to musi się zmienić rzeczywiście dość mocno temperatura, żeby on, jego charakterystyka pracy się pogorszyła, ale odkręca się tylko dekielek albo z góry, albo z dołu, zależnie w którą stronę jest oczywiście ustawiony i podregulować dwiema śrubkami, wszystko w temacie. Zapraszamy na stronę Altum Polska. Mail sklep@altumpolska.pl. Kontakt telefoniczny też tu napiszemy na filmiku. Jeżeli trzeba konsultacji,
to pamiętajcie o jednej rzeczy, że zazwyczaj prosimy o zdjęcie furtki, tak żeby ująć słupki, jeżeli jest murek, to żeby murek był ujęty również na zdjęciu, szacunkowa waga, szerokość furtki, wysokość, częstotliwość przejść. Zawsze doradzimy, jakie urządzenie założyć. Bardzo rzadko nam się zdarza, że nie mamy odpowiedniego samozamykacza, także raczej dajemy radę coś tam wymyślić, jakieś urządzenie. A jeszcze raz zapraszamy do kontaktu. Dziękujemy bardzo.